każdego dnia słuchamy radia, telewizji, czytamy coś w internecie, oglądamy coś w internecie i nagle przez nas zaczynają działać te energie negatywne, te energie demoniczne. I nie zdajemy sobie czasami z tego sprawy, jak szybko one mogą się pojawić. Ale tu jest również ta dobra nowina. Tak szybko mogą zniknąć. Więc jeżeli dzisiaj, jutro, pojutrze lub za tydzień przyłapiesz się na tym, że jest w tobie strach, niepewność, wola walki i zemsty na przykład, albo cokolwiek, co konsekwencją, czego konsekwencją będzie coś negatywnego, to połącz się z energią wyższą, połącz się z energią nieba, poproś ją o pomoc i wsparcie i stań się świadomym kanałem dla czystych energii, tych pięknych i pozytywnych. 17 i 9. Dziewiątka, eremita. Czasami dopiero, gdy się wycofamy, gdy stajemy się eremitą i zaczynamy pewne rzeczy analizować, to widzimy, gdzie popełniliśmy błędy i jak należy działać w przyszłości. Co wysialiśmy i co musieliśmy później zebrać. Czasami musisz stać się eremitą na jakiś czas, wycofać się z danej sytuacji, by świadomie połączyć się z energią nieba i stać się kanałem dla tych pięknych i pozytywnych energii. Dlatego jeżeli jest ci dokładnie teraz ciężko, masz jakiś konflikt, czy w związku z ukochaną osobą, czy z jakimś przyjacielem, czy ze znajomymi, czy z pracodawcą, czy z rodzicami, czy z bratem i siostrą, wycofaj się, stań się eremitą, połącz się z energią nieba, poczuj, jak ta energia piękna i pozytywna przechodzi przez ciebie i stajesz się kanałem dla tego, co boskie, dla tego, co wyższe, dla tego, co piękne i pozytywne. I dopiero w tej energii podejmuj decyzję. Idź dalej i działaj. Obiecałam, że dzisiejsze spotkanie będzie bardziej energetyczne niż teoretyczne. I teraz chciałabym z tobą wykonać taką króciutką medytację, praktykę, gdzie poczujesz, jak być kanałem dla energii wyższych i pozytywnych.